W dzisiejszych kryptoniosach o tym, czy giełda Binance upadnie i czy wszystkie proof of reserve możemy sobie wsadzić w tyłek. Także o tym, że Argentyna wypuszcza, jedna z prowincji Argentyny wypuszcza własnego stablecoina. O tym, że tak naprawdę rynek tradycyjny i Fed kreuje cenę Bitcoina i wszystko podąża tutaj za inflacją, za danymi inflacyjnymi, za danymi o tym, czy będą podnoszone stopy procentowe, czy nie będą podnoszone stopy procentowe, i troszeczkę też o Twitterze. Niektórzy się strasznie bulwersują, gdy Elon Musk robi porządek. Cześć, z tej strony Mike. Sobota, 17 grudnia 2022 roku. Z tej strony Mike, witam i zapraszam na 320 kryptoniusy. Kryptoniusy, pełne sobotnie wydanie. Na początku standardowy disclaimer. Wszystko, co w tym temacie, w tym odcinku usłyszycie, nie jest poradą inwestycyjną, jest moją opinią, jest informacją znalezioną w internecie, jakimiś tam przemyśleniami. Nigdy nie dawałem, nie daję, nie będę dawał porad inwestycyjnych. Po to idźcie sobie do szkoleniowców i innego rodzaju hochsztaplerów. Jeżeli uważacie, że ktoś was nauczy zarabiać na rynku, no to życzę wam powodzenia. Nikt was nie nauczy, nic was nie nauczy lepiej niż wasze własne wtopione pieniądze. Ale najlepiej szukać w innych. Oczywiście dzisiaj pełne wydanie wiadomości, także na początku wiadomości ze świata kryptowalut, później przejrzymy w sekcję partnerów, później co tam w kryptoćwierka, czyli Twitter, analiza sytuacji na rynku, trochę danych on-chain i podsumowanie. Zaczynamy. I lecimy sobie z wiadomościami. Upadek giełdy FTX. Słuchajcie, troszeczkę tutaj zaburzył nam, tak? Ciekawe stwierdzenie. Rick Hindlund zmienił bezpieczeństwo i obawy o bezpieczeństwo, niezawodność, jeśli chodzi o projekty Web3, tak mówi nam tu pani marketing, ekspert marketingu, uwielbiam zawsze określenie ekspert. W ogóle ciekawa sprawa, no kim jest ekspert, tak? Czy to jest człowiek, który zresztą w tej książce tutaj standard Bitcoina, ja sobie nawet chyba, wiecie co, sobie zapisałem cytat, bo sobie ostatnio robię zdjęcia jakichś cytatów, które chcę później użyć, może go akurat znajdę. Czy to tutaj będzie? No. O, słuchajcie. Keynes zrozumiał, że gdy ekonomia pragnie, pragnie, by jego nauki stały się powszechnie akceptowane i uznawane, konieczne jest wsparcie i sterowanie zza kurtyny, ze strony grubych ryb świata polityki i finansów. W ten sposób właśnie tworzy się w dzisiejszym świecie autorytety, w cudzysłowie oczywiście, no, i tak dalej. Tak się tworzy autorytety. No, ekspertów. No, ale tutaj pani Laura Hej Ina Medinowa, ekspert od marketingu, to zawsze uwielbiam ekspertów od marketingu, czy twierdzi, że oczywiście tutaj upadek FTX zmusza marki Web3 i projekty, które generalnie poprzednio koncentrowały się na zarządzaniu odczuciami publiki, aby skoncentrować się na walce o legitimacy, czyli o tą, jak to się mówi, uwiarygadniać i pokazywać, że coś faktycznie rozwiązujemy, tak? No i bezpieczeństwo i niezawodność, że można na projekcie polegać, to jest generalnie, pojawiły się te problemy, czyli co? FTX się zawalił i teraz okazuje się, że trzeba pokazać, że my mamy produkt, a nie tylko zgolimy was z kasy. A z kolei Michael Burry, to jest oczywiście bohater Big Shorta, twierdzi, że audyty giełd krypto like Binance i FTX są bez znaczenia. Ja się z nim całkowicie zgadzam, bo tutaj ciężko jest przeprowadzić. Chociaż ktoś fajnie napisał dzisiaj w komentarzu, że kiedy to ostatnio dobrze został przeprowadzony audyt jakiegoś dużego banku na przykład. Proponuję w ogóle, słuchajcie, poczytajcie sobie na temat Banku Rozliczeń Międzynarodowych i tych spotkań w Bazylei w ogóle. I tak dalej, Komisji Trójstronnej, Grupy Bilderberg. Rzucę wam tylko takie hasło, poczytajcie sobie. Są bez znaczenia. No i generalnie oczywiście on przewidział kryzys 2008 roku i mówi o tym, że te audyty nie mają znaczenia. O audytach jeszcze będzie za chwilę w tym odcinku, ale tu się z nim zgadzam. Z kolei, słuchajcie, pojawiła się obawa, że konto Hala Finneya z Twittera zostanie usunięte, bo Elon Musk powiedział, że
że będzie usuwał nieaktywne konta. No i teraz słuchajcie, żona Finneya, który zmarł, Fran Finney, aktywowała konto męża, aby chronić je przed usunięciem przez Elona Muska. Także ujawnił on, że ma zostać usunięte 1,5 miliarda nast twitterowych, jeżeli są nieaktywne, jeżeli nie zalogowały się przez lata. No i oczywiście Fran Finney, tutaj macie Jameson Lobb. Czy możesz potwierdzić? I ona potwierdziła ze swojego konta, tak? Doceniam to, jak ludzie monitorują konta Hala. No, kryptospołeczność wzywała do tego, żeby nie zostało usunięte jako historyczne konto. Był to pierwszy człowiek poza Satoshi w Bitcoinie. Zakładając, że Satoshi to była jedna osoba. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No zobaczymy, co Elon Musk z tym zrobi. W każdym razie konto zostało aktywowane. A co do tematu samego Twittera, to jeszcze sobie spojrzymy na to i powiem parę rzeczy. No to jest ten historyczny post 10 stycznia 2009 roku. Running Bitcoin odpalił węzeł Bitcoina, kopał razem z Satoshi. No fajnie, żeby takie konta w jakiś sposób mogły być, nie wiem, takie historyczne konta zablokowane i gdzieś tam upamiętnione. A z kolei, słuchajcie, zobaczcie, demokracie zwrócili ponad 2 miliony dolarów dotacji politycznych od skama bankruta Froda. Także, słuchajcie, trzy grupy demokratów zwrócą ponad milion dolarów, który został właśnie, okazuje się, że my nie chcemy, tak, to macie. Osły, wiadomo, to są oczywiście też tutaj słoniki. No i trzy grupy właśnie, które wspierał sam bankrut Froda, on wspierał też demokratów, znaczy też republikanów, żeby nie było. Także okazuje się, że zobaczmy między innymi grupę, rzecznik Daniel Weasel, czy Wezl, rzecznik DNC stwierdził, że grupa zwróci 815 tysięcy dolarów. W Stanach możesz dotować dowolne grupy, ale to musi być wszystko jawne. A tutaj słuchajcie, społeczność obawia się, że DGC, czyli Digital Currency Group, będzie sprzedawać, czy sprzedaje, gdy altcoiny zaczynają spadać. Także to jest spółka matka tam paru rzeczy. Dane z CoinGlassa pokazały, że zostało zlikwidowane 237 milionów, prawie 238 milionów dolarów. No i pojawiają się obawy, że DGC to jest oczywiście też firma, która stoi za Grayscale'em, będzie likwidować takie produkty Near, Filecoin, Ethereum Classic i tak dalej. Jeśli chodzi o Grayscale'a, ja tu mam przygotowane, jeszcze sobie na to spojrzymy, ale tu mamy, zobaczcie, tu mamy informację, zobaczcie, co oni tutaj upłynniają. Zobaczcie, premium rate na Ethereum Classic jest minus 70%, tak żeby, chociaż na linku jest na plusie i na Filecoinie jest na plusie, no ale zobaczcie, że tutaj oni bardzo mocno to upłynniają. Społeczność się obawia, że oni będą po prostu, będą to wszystko upłynniać. Przechodząc sobie dalej, słuchajcie, San Luis w Argentynie tworzy stablecoina dopiętego do dolara, to jest ciekawa. Ta prowincja argentyńska przegłosowała nowe prawo, które pozwala na tworzenie powiązanych z dolarem stablecoinów. Ta ustawa pozwoli także na stworzenie rządowych NFT z prac lokalnych artystów. Tak? Prowincja jest kolejnym rządową organizacją, który używa technologii blockchain dla dobra socjalnego, tak to nazwijmy, także będzie nowy stablecoin. Będzie w 100% zabezpieczony w płynnych aktywach finansowych San Luis. No, proszę bardzo. Przechodząc dalej. A z kolei SEC odrzuca wniosek Grayscale'a po raz kolejny. To sprawa do sądu ma trafić. Gdy debiutuje w Hongkongu, tak? Chcą oni zmienić swój bitcoinowy trust na ETF. SEC się na to nie zgadza. Grayscale pozwało SEC za odrzucenie, a w międzyczasie kolejny krypto ETF w Hongkongu debiutuje. Także mamy kolejny ETF. W Stanach Zjednoczonych żadnego spotowego ETF-a futuresowy jest, spotowego nie ma. No i teraz czekamy, kiedy sprawa Grayscale kontra SEC. Oczywiście SEC chce, żeby do tej sprawy w ogóle nie doszło, żeby sąd odrzucił, a w Hongkongu mamy pierwszy bazujący na krypto ETF. Tak, firma lokalna CSOP Asset Management zarządza obydwoma projektami, znaczy tymi produktami, które są listowane na giełdzie CME. Zostało to zatwierdzone przez tamtejszy nadzór regulacyjny. Przechodząc dalej, banki centralne chcą ustanowić możliwość oficjalnej ekspozycji banków na krypto, mówi o tym Bank Rozliczeń Międzynarodowych. No, o czym mówiłem wcześniej, poczytajcie sobie, co to jest za bank.
Nowym standardem ma być, że 2% banki centralne nie tylko będą mogły trzymać do 2% w 2021 roku i ten nowy standard ma się pojawić w 2025 roku. Czyli co? Bitcoin leci do zera, nie? To już jest koniec Bitcoina, leci do zera, dlatego bankowcy inwestują od 2025 roku. No i teraz słuchajcie, ma być to globalny standard, jeśli chodzi o ekspozycję banków na kryptoaktywa. Został on tutaj zatwierdzony przez grupę gubernatorów banków centralnych, a także szefów nadzoru Banku Rozliczeń Międzynarodowych. Słuchajcie, czytajcie, kiedy to powstało. W tej książce dużo jest opisane o tym. Czytajcie, warto, naprawdę, interesujcie się ekonomią. Teraz z kolei, słuchajcie, współzałożyciel OneCoina, który jest oczywiście piramidą finansową, przyznał się do winy. Resztę nie będziemy czytać, bo to jest jakieś podsumowanie rynków, tak ceny spadają, Bitcoin spada, o tym powiemy, ale generalnie można powiedzieć, Carl Sebastian Greenwood, który jest współtwórcą jednej z największych piramid finansowych w historii, przyznał się do winy, no i generalnie oni się twierdzili, że OneCoin to jest Bitcoin Killer. Co ciekawe, tak wyglądają zresztą wykresy tutaj cen. Co ciekawe, krypto Queen Ruja Ignatowa dalej jest poszukiwana. 100 tysięcy dolarów nagrody za informacje wiodące do jej aresztowania. A z kolei, słuchajcie, tu jest też informacja. Firma Mazars, która była audytorem Binance'a, rezerw Binance'a, zawiesiła wszelkie świadczenie usług krypto klientom. Stwierdzili oni, że są niedostatecznie przygotowani, także tam grubo było. Stwierdzili, że tymczasowo zawieszą pracę z wszystkimi kryptoklientami, w tym kryptokom, KuCoinem, Binance'em. To znaczy, że oczywiście nie będą oni mogli współpracować, tak powiedział rzecznik Binance'a. Wcześniej zostało to potwierdzone przez Bloomberga. Łyczek, nie wiem, gdzie wodę mam. Także jest to związane z obawami, w jaki sposób zostanie to zrozumiane, te raporty, przez opinię publiczną. Czyli co? Jak pokazali kasę, to było dobrze, nie? A teraz, jak ludzie zaczęli krytykować, że to gówno warte, to się wycofujemy. A tu okazuje się, słuchajcie, że kolekcja akcja NFT-ków Donalda Trumpa wyprzedała się natychmiast i były sprzedawane bodajże po 100 dolarów. W tej chwili floor jest na 0,19 ETH, czyli około 230 dolarów. Mniej więcej to się podwoiło. Nie pamiętam, ile tych NFT-ków było. Zobaczcie. 45 tysięcy NFT-ków. Oczywiście różne tam, że różne rarity mają i tak dalej, niektóre się sprzedają za 6 ETH. Więc jak ktoś kupował, zdążył, to teraz może niektóre trafił dobrze sprzedać. A tutaj, słuchajcie, zgodnie z raportami, SBF, czyli Scam Bankrupt Fraud, poprosił o nowe przesłuchanie, jeśli chodzi o wyjście za kaucją przed najwyższym sądem Bahamów. Także złożył on kolejny wniosek o wyjście za kaucją. No i będzie oczywiście przesłuchanie. Tu macie donosi, zobaczcie, Eyewitness News Bahamas. Złożył on wniosek, przesłuchanie ma być 17 stycznia 2023 roku. Niedługo potem kończę 43 lata. Słuchajcie, kolejny hak na rynku krypto. Kolejna właśnie nawet nie hak, tylko dziura. Dostawca płynności bazujący na Solanie, Radium, stracił 2 miliony dolarów. Została znaleziona dziura. Automated Market Maker, tak. Dostawca płynności na mennecie Solany został zhakowany na kwotę 2 milionów dolarów. Skradzione fundusze zostały wysłane do Tornado Cash. Natywny token oczywiście spadł. W jaki sposób to się stało? Złemu graczowi udało się zinfiltrować zdecentralizowany protokół poprzez przejęcie tak zwanego Owner Authority, czyli został tak jakby właścicielem tego projektu. Oj, DeFi. Prawie 45% całego wolumenu tradingowego NFT-ków na Ethereum jest fałszywe, tak donosi najnowszy raport. Tak? Pomimo apetytu na NFT-ki, nowe badania mówią, że praktycznie połowa to jest fejkowy wolumen własny i tak dalej. Oczywiście dotyczy to różnych rynków, takich jak OpenSea, LuxRare czy
X2Y2. Ludzie manipulują sieć Ethereum. Dlaczego? Dlatego, że jest teraz troszeczkę taniej. Kolejna informacja. Holenderski Bank Centralny wypuścił ostrzeżenie przeciwko giełdzie KuCoin ze względu na niezarejestrowane operacje. The Nederlandse Bank, coś tam, czyli Bank Centralny Nederland, wypuścił ostrzeżenie od giełdy KuCoin, którzy działają w kraju bez odpowiedniej rejestracji. Także ostrzegają oni na temat KuCoina. KuCoin ma to generalnie w dupie. Jeżeli giełdy działają w Holandii, to muszą uzyskać odpowiednią zgodę od tamtejszego banku centralnego. A teraz słuchajcie, czy był już dołek? Jak sądzicie właśnie? Odpowiedzcie w komentarzach, czy uważacie, że był już dołek? Analityczna firma Sentiment twierdzi, że jedna z metryk pokazuje nam historycznie byczy sygnał. Zobaczmy, jaką metrykę znaleźliśmy. Oczywiście na rynku jest FUD na szczytowych poziomach. Jest negatywność, no i teraz zobaczcie, tutaj traderzy pokazują niedźwiedziość na Binance, Fed swoje dokłada, dodatkowo bankructwo, no i teraz zobaczmy, gdzie to, no ale gdzie tu jest ta informacja, tak, tu mamy yield fine, ten i tak dalej, czyli co, sentyment rekordowo, czyli to jest, chodzi o to, można powiedzieć, że mamy właśnie FUD na szczytowych poziomach, czyli jeżeli FUD jest na szczytowych poziomach, to oczywiście można ten, słuchajcie, jeżeli chcecie, to możecie sobie wejść, tylko teraz jeśli chodzi o YouTube'a, to on nie sortuje tego za dobrze, ale możecie sobie wejść na mój kanał, nie będzie nie studio, tylko ja chcę, kurde, tylko ja chcę tutaj mój kanał. A 10 milionów swoją drogą osiągnięte na tym, o proszę bardzo, Królik Bucks. I teraz jeżeli wejdziecie sobie na wideo, to możecie sobie się oczywiście cofnąć, no to będzie troszeczkę trwało, ale musielibyście się cofnąć jakieś 3 lata do tyłu, nawet 4, i musielibyście sobie zobaczyć, jak wyglądały, szczególnie może nie tutaj, może bardziej w transmisjach na żywo. Tu moglibyście się cofnąć, chociaż właściwie, jeżeli wejdziecie sobie na playlisty i wejdziecie sobie na kryptowalutowa niedziela z Majkiem, czy inne live'y, tu, no, gdzie to jest ta kryptowalutowa niedziela, tu już człowiek ślepy, nowa, zresztą powstała nowa playlista, nie wiem dlaczego dwie są, portfele kryptowalutowe, nie wiem dlaczego playlisty, tu są dwie. Ja stworzyłem nową playlistę, a tutaj są... Też była playlista. O, dobry jestem, ogon, nie? Dobry jestem. No, żeby nie patrzeć, ale macie kryptowalutowa niedziela z Majkiem, wyświetlał playlistę i można się cofnąć, zobaczyć, czy ona jest posortowana. O, data opublikowania od najnowszego, tu już sortuję, zobaczmy, może których nie ma, ale tu się łatwo cofnąć do live'ów, zobaczyć, 9 miesięcy, 1 rok. O, tu CryptoMax pierwszy raz, jeszcze z czasu Sylwestra, stuska, trzecia rocznica kanału Mike Satoshi, czyli grudzień 2020 rok, czyli jeszcze wcześniej, musimy się cofnąć. Gdzieś tam w okolicach setnej, proszę bardzo, tu z TVN-em, Zody ma 2 lata. Słomomir Benson był na live i tutaj możecie sobie popatrzeć, jak to wygląda, jak wyglądało tu 3 lata temu. Proszę bardzo, tu jest, o, tu mamy dziś 13. To jeszcze wcześniej, zobaczcie, pierwsze niedziele, 13 stycznia 2019, na przykład 38 odcinek. I możecie sobie poglądać, jak wyglądał sentyment na rynku kryptowalut w BESSie, w dołku BESSy, bo to już był dołek BESSy. No i teraz przechodzimy sobie dalej, a mianowicie Bitcoin załamie się do 10 tysięcy dolarów, zanim eksploduje o ponad 200%, czyli do 300, ponad 30 tysięcy dolarów. Tak mówi inwestycyjny gigant Van Eck. I tu jest oczywiście ramy czasowe. Także predykcje na 2023. Bitcoin może spaść do poziomu 10-12 tysięcy w pierwszym kwartale ze względu na różne tam bagurstwa górników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale później zobaczymy 30 tysięcy dolarów w lipcu. Ze względu tutaj na spadającą inflację i luzowanie polityki monetarnej. W chwili obecnej Bitcoin 16 tysięcy skaki. Przechodzimy do końca newsów. Powoli
Założyciel Ethereum, Vitalik Buterin, znany także jako Valeria Butapren. Elon Musk, bany Elona Muska, które są na Twitterze, są drogą do autorytarianizmu. Proszę pana, panie Marsjaninu, Marsjanina. Nie wiem, czy wiecie, chcecie zobaczyć Marsjanina, to jest Marsjanina. Tudzież znana jako Valeria Butapren. Czyli co? Jak był dr Malone, dr Basiukiewicz, inni ludzie, banowani, to było się paradkie, tak? No widać, że pan jest chyba z demo ludów i to komunistyczne myślenie sowieckich ludów, z których pan pochodzisz, to panu uderzyło do głowy, tak? A teraz jak Musk kogoś banuje, no to już jest to, nie. Kiedyś tak nie było, to niedobra o tym mówić, wtedy to nie bane było, to w ogóle niepodobna jest, no. Panie Witaliku, weź się pan zajmij Ethereum i przestań pan pierdolić za przeproszeniem w internecie, bo już mi się żygać chce po prostu, już mi się zajady robią. No. Proszę pana. No. Można by zacytować słynnego twórcę. Przedostatnia informacja. Michael Saylor z kolei daje beach slapa Witalikowi i porównał sieć Ethereum do Luny. Oczywiście jest on Bitcoin maksymalistą i tak dalej. Mówię o tym, że właśnie powodem jest migracja z Proof of Work na Proof of Stake. Tak, jest work. Work. Rihanna sobie posłuchajcie. Oczywiście work niektórzy też mówią. Na jakiej podstawie? Proszę bardzo. Bitcoin jest stworzony, aby być stabilnym, niezawodnym i coraz bardziej bezpiecznym i efektywnym na bazie Proof of Work i postępów technologii ASIC. Proof of Stake są generalnie w sensie, już można powiedzieć, u zarania, niestabilne, nieefektywne i tak dalej. Także. I na końcu informacja, WIBOR zmienia się w WIRON. Testowiron? Czy jak to tam było? Także zmieni się to, referencyjne wskaźniki WIBOR używane od wielu lat w Polsce zostaną zastąpione już w następnym roku. Wysokość oprocentowania produktów finansowych wyliczana będzie w nieco inny sposób. Także być może niektóre kredyty spadną. Ja miałem taką swoją teorię, muszę zacząć zapisywać swoje tweety, że jak banki zaczną wam oferować stałą stopę oprocentowania, bo stałą stopę, jeżeli ktoś wziął, to prawda na 5 lat tylko, ale jak były te na niższe stopy, no to jest wygrane. Ale teraz jak zaczynają oferować, aha, czyli na tym, na celowniku, na radarze już mamy spadającą inflację, spadające stopy procentowe, czyli trzeba uwięzić ludzi z tym, co mają teraz. Nie dajcie się ogłupić. Poczytajcie, podejmijcie świadomą decyzję. Jak coś jeszcze, Tomek Narkun na Twitterze też sporo rzeczy. Tyle, przechodzimy do partnerów. Teraz przechodzimy sobie do sekcji partnerów. Tutaj najwięcej będzie z Kangi, oczywiście na szybciutko. Będzie sporo działo się na Launchpadzie Kangi, także są innowacyjne projekty Web3, można sobie przeczytać. Odpalony został Telegram, Kanga Launchpad, tam są informacje, ja już to sobie dołączyłem, jeżeli kogoś to interesuje. Oczywiście jest też Kanga Launchpad, konto na Twitterze, możecie sobie zacząć obserwować, ja sobie zaobserwuję, jeszcze dodam, to przydaje się, wtedy są powiadomienia. Tu jest informacja, między innymi United Token na giełdzie Kanga został wylistowany w parze do USDT. Kolejna informacja, słuchajcie, będzie IEO Leonicorn. To jest generalnie zdecentralizowana giełda z wieloma blockchainami. 20 grudnia ma wystartować. Kolejna sprawa. Creo Engine odpalił staking na giełdzie Kanga. Możecie stakeować. Kolejna informacja. To już było, dwa razy kliknąłem. IEO M-Pace też wystartowało na blockchainie Algorand na giełdzie Kanga. I na końcu nowa para. Znaczy, kilka nowych partnerów odpaliło także, zobaczcie, Algoranda można kupować w punktach wymiany i u Kanga Lokalsów. Także fajna informacja. Tyle jeśli chodzi o partnerów. Przechodzimy do Twittera. Parę tweetów zostało tutaj przygotowanych, także witam w Co tam Krypto Ćwierka. Zobaczmy, co tu się dzieje. Na początku, zobaczcie, Sławomir Mencen. Doszło do momentów, gdy nie można odróżnić młodych pisowców od młodych Razemków. No na czym to polega? No Dejmie, mnie się należy. Czy się stoi, czy się leży, 500 plus się należy. No przecież to są wszystko socjaliści. Czy jest to Razem, czy SLD KGB, czy PO, czy PiS, czy Nowoczesna, to są wszystko socjaliści. Oni będą rozdawać patolom i różnym dziwnym grupom społecznych kasę, żeby tylko utrzymać się przy władzy. Cel jest jeden.
Radny kradnie, a całe miasto na dnie, jak śpiewał artysta. A tutaj zobaczcie, średnia cena, CryptoBurb daje średnia cena wykopania Bitcoina 21,281, a cena Bitcoina 16,700, czyli co górnicy dokładają. A ja bym na temat średniej powiedział tak. Jeżeli ja jem mięso, a ty jesz kapustę, to średnio statystycznie jemy albo bigos, albo gołąbki. Tyle jest odnośnie średnich. Tutaj CoinTelegraph mówi o tym, że zobaczcie, nowe badania przeprowadzone przez Booking.com ujawniają, w jaki sposób Metaverse pozwala podróżującym decydować, jeśli chodzi o ich cel podróży, które chcą odwiedzić osobiście. No co, Metaverse to Street View wystarczy, nie? Teraz z kolei zobaczcie, Matt Taibbi mówi o tym, że zamiast ścigać różnego rodzaju pedofilów, terrorystów, agenci FBI analizowali media społecznościowe. Nie było to żaden rodzaj kryminalnego dochodzenia, ale oczywiście, jak to oni nazwali, end in itself surveillance operation. Czyli co? Jakie wywiadowcze? Atak na własnych obywateli, którzy mają, jak to się mówi, czelność krytykować rząd. Ale właśnie o to chodzi. Taki obywatel, który stawia pytania, który krytykuje, jest najbardziej wartościowym obywatelem. A tutaj macie, zobaczcie, taki fajny obrazek, Bitcoin opublikowany. Inflacja kontra pensje. No. Kolejna informacja, zobaczcie. Czołowi regulatorzy w Stanach Zjednoczonych obawiają się, że jest bardzo głębokie powiązanie pomiędzy firmami z branży cyfrowej a Wall Street. Oczywiście, że jest. Kryptopiguła, zobaczcie tutaj w tym temacie, zresztą Kryptopigułę już zaprosiłem do Kryptosteronu, będę reaktywował Kryptosteron, 5 odcinków było, teraz pora pozapraszać więcej osób. No i oczywiście mówi o grach Play to Earn, które były podczas ostatnich hosty, to był żart. CSGO handluje się skórkami od lat poza światem krypto. No i tutaj on pokazał właśnie Illuvium, a także Play Big Time. Zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Ja w tej chwili katuję w Master of Magic. A tu jest moja informacja, słuchajcie, oczywiście te dane się zmieniły. Przerażająca rzecz jest to, że 30% osób trzyma swoje środki na giełdzie krypto. To jest małe, możecie, zachęcam do wzięcia udziału, małe głosowanie na temat tego, gdzie trzymacie swoje środki krypto. A tutaj jeszcze przy okazji pamiętajcie o naszym specjalnym wydarzeniu. Pomagamy razem z kryptoekipą, razem z, to ogłosił to Crypto Announcement, razem z encyklopedią kryptonaganiania. Włączamy się w aukcję charytatywną pomocy Jasia. Oczywiście Kryptonaród swoją drugą wspiera też. I coś, na czym będę osobiście zapraszam, będziecie mogli wysłuchać mojej prelekcji, chociaż ja tylko czytam newsy. Zrobię wam prelekcję o tym, jak czytać newsy. O! Także event BCP24 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 21 stycznia, 20 stycznia tankuj z Majkiem. Rejestracja jest oczywiście za darmo, bo za darmo to uczciwa cena. Zapraszam, rejestrujcie się. A tutaj Naganiallo del Diablo w 4 godziny wbił 1000 łapek pod materiałem, więc musi kupić sobie jakiegoś shitcoina. I to chyba by było na tyle, tak? Dokładnie, także dawajcie tutaj, niech Naganiallo kupuje shitcoina. Tyle, przechodzimy do analizy. No i popatrzmy sobie, co się dzieje na rynku. Zobaczmy na początku token Unlock. Za 2 dni się troszeczkę One Incha uruchomi. Później Dydyx 8 bagien zrzuci. Euler Gala 200 tysięcy dolców. Także nic większego nam się tutaj nie szykuje, chociaż procentowo. O tu tutaj LuxRare 4% prawie. Moonbeam prawie 5. No to są większe już zrzuty. Bąbelki, no to tutaj nikt chyba się nie dziwi, poza Toncoinem. To jest Toncoin, dobrze mówię? Tak, Toncoin. Wszystko na czerwono praktycznie. Wszystko. Longi kontra shorty. Zobaczmy, jak to wygląda. No. Wszyscy shortują. No to co może się wydarzyć? Fear and Greed Index 28, czyli nie bój się Stachu. Od 3 tygodni, właściwie od 2 tygodni, mamy Fear. Ale Extreme Fear był jeszcze miesiąc temu. Opłaty transakcyjne są wyższe, ale jeszcze dupy nie urywają. Oczywiście to dalej nie jest sieć dla biednych ludzi, niemniej jednak jest dużo mniej niż było 14 gwei. Na Bitcoinie tu też nie ma ruchu. 1 Satoshi za byte. Właściwie gdybyście chcieli w najbliższym bloku, trzeba dać ponad 17. Tutaj generalnie pamiętajcie o tym, jeżeli blok jest zapchany, jest kolejka na kolejny, musicie dać więcej niż osoba, która najmniej dała. Tak to wygląda. Trudność Bitcoina ma wzrosnąć o prawie 5%. Spadła. Kiedy ona spadła?
kiedy spadła 6. Spadła nam o 7,3%, a następne dostosowanie jutro, pojutrze. Tutaj jak widzicie 218 hexahashy, także spada nam trochę trudność Bitcoina. Pamiętajcie, że to jest najsłabszy od nigdy. Spada, rośnie, spada, rośnie. Teraz tak Grayscale, to już pokazywałem wcześniej, no tutaj jest czerwono, po prostu pozbywają się wszystkiego. Coin Gossip mówi o tym, że na pierwszym miejscu jest Stepen, na drugim Bitcoin, na trzecim Ethereum. Później mamy Binance Coina, Dogecoina, XRP i tak dalej, i tak dalej. W ciągu ostatnich 24 godzin. Zobaczymy, jak to wygląda w ciągu 7 dni. Jeżeli to się wczyta, bo ta strona ma bardzo dużo problemów. W ciągu 7 dni rządzi Bitcoin, później Stepen, później Ethereum. Także zobaczcie zmiany tutaj, jeśli chodzi o plotki. Rainbow Chart oficjalnie stał się wersją drugą. I zobaczmy tutaj, coś tu można sobie przestawić. Nie? Aha, czyli to będzie tak wyglądało, że w 2035 roku to Bitcoin może kosztować nawet 3,5 miliona dolarów, a najniżej 455 tysięcy. Kurwa. Dobrze, to są jakieś jajca, nie? No dorysowali kolejną, tą i wyjdzie, nie? No piękne po prostu, zobaczmy. O. Zobaczmy, jak to wygląda. To są poszczególne te, nie? Chodzi to jak dupa węża. Ta strona trochę jest, o, halvingi poszczególne. To możemy sobie halvingi, oczywiście, to jest skala logarytmiczna, tak rosną sobie. Zobaczmy kolejne halvingi. Pojawi się kolejny halving, czy nie? Przeskaluje się halving? Nie, nie. Czwarty halving, a później już dalej nie pokazują, nie? No cóż, strona jak strona. Nie, tylko dla jaj pokazuje. Zbliżamy się do Bitcoin Seasonu, czyli dominacja Bitcoina nam rośnie. Alty gdzieś tam jeszcze we wrześniu, a później się zsuwamy. Likwidacje, słuchajcie, tu się nie dzieje za bardzo. 123 miliony w ciągu ostatnich 24 godzin, także... Czasem mnie pytacie, dlaczego ja głową tu patrzę, bo tutaj mam drugi monitor, tu w tym miejscu mam drugi monitor, a tu mam taką wielką krowę, nie? Ale wygodniej jest mi to tak wyświetlać, bo newsy czytam z innego monitora. Także, słuchajcie, tu jak widzicie, była likwidacja, były 16 grudnia, czyli wczoraj, a teraz niespecjalnie. Lightning Network troszeczkę odzyskał nam pojemności sieci, ale na razie spada na ilość węzłów, spada na ilość kanałów. A na DeFi, no to oczywiście musimy się rozpędzić. Zobaczmy tutaj, co tu się dzieje. To jest, gdzieś dalej polecimy. O. No to na DeFi, jak widzicie, było podbicie. I znowu poniżej 40 miliardów dolarów. A odliczanie do halvingu mówi nam, że mamy 767 818 blok. Zostało nam 72 182 bloki. Zobaczmy rynek. No było wybicie, ponieważ dane były dobre. Jak mówiłem, nie doszło tutaj. Jest zjazd. Nie wróciliśmy do poziomów. Być może będzie to 3 razy sztuka. Próba przebicia 15 tysięcy. Niektórzy tam rysują. Tam kapo krypto, jak go obserwuję, to tam... Wiecie co? Obserwując analityka, trzeba by było jego tweety zapisywać i sprawdzać później, czy one nie znikają, bo to generalnie tak to wygląda. Tu dominacja, o której już mówiłem, dominacja Bitcoina rośnie nam właściwie od tutaj od momentu, od listopada. Wcześniej jeszcze to spadło, było podbicie. Tutaj nam rosło. No i właściwie w krypto wszystko się dzieje, to samo hex po 2 centy. I tutaj tendencja typowo spadkowa, tu widać. EURUSD, no. Złotówka. Złotówka, proszę Państwa, nam się... To są 4 godzinówki, ale mogą być. Złotówka nam się umacnia do dolara, bo dolar spada. Do euro to jedziemy bokiem od dłuższego czasu. Poza tym wybiciem tutaj, tak naprawdę od listopada idziemy bokiem. A do funta było podbicie i znowu zresetowanie. A Dixie jest tutaj. Dixie jest tutaj, także lekkie odkorygowanie dolara. Zobaczymy, czy na to zareagowało złoto-srebro. No, złoto-srebro, miedź. Ropa naftowa Brent. Było podbicie, ale już jest zdjęcie częściowe. Połowa mniej więcej. Nasdaq. Nasdaq nam nurkuje. No i generalnie, cóż tu można więcej powiedzieć, jak wygląda ten Choflix. No, też tutaj z luką. Tyle jeśli chodzi o analizę i tyle. Przechodzimy do podsumowania. A jeśli chodzi o podsumowanie, miałem wczoraj, słuchajcie, atak na swoje konto na Twitterze. Jakiś debil, ja wiem o kogo chodzi, dokupił mi 16 tysięcy, ja część już usunąłem, dokupił mi 16 tysięcy obserwujących. Oni są powoli teraz usuwani i przeze mnie, i przez Twittera. Jeżeli zobaczycie sobie na Social Blade, może ja tu się wrócę do tego i wam pokażę, to się wchodzi na Twittera. No i sobie się wyświetla konto, tak jak widzicie, tu był pik ogromny, 13900.
Normalne wzrosty u mnie tak wyglądają, ktoś dokupił, ja część usunąłem oczywiście wczoraj, za późno odkryłem nową funkcję, dzisiaj już 270 ręcznie usuwane, także sam kupiłem, nie, żeby usuwać teraz. Także tak to właśnie wygląda. No i cóż. Powiem w ten sposób. Dawid, naprawdę odpuść sobie, Dawidku. Był dzisiaj mój człowiek u ciebie, przy tej twojej budzie z zapiekankami. Nawet przyjechałeś w tym czasie. Nie wiem, czy jesteś z Poznania, bo miałeś rejestrację PGN, czyli gnieźnieńską. Naprawdę sądzisz, że warto się ze mną po sądach ciągać? Bardzo będziesz płakał z tego powodu. Jeszcze raz do ciebie apeluję. Przeproś, odpuść sobie, mam wszystkie twoje dane, twoje spółki, w których udziału masz 33% w spółce, wycenione na 1700 zł i tak dalej, i tak dalej. Myślisz, że jesteś anonimowy w internecie? Szczególnie tak się postarałeś, że na Facebooku jesteś. Apeluję do ciebie, Dawidzie. Zaprzestań tego działania, bo naprawdę źle się to dla ciebie skończy. Ja nie chcę tobie robić krzywdy. Nie fizycznej oczywiście, tylko prawnej. Także to taki mój apel z mojej strony. Ja ci źle nie życzę. Promuj sobie te swoje gemy, buduj swoją społeczność. Jak ci powiedziałem, po męsku, odpierdol się ode mnie. Ale jak sprawa trafi do sądu, to będzie płacz i zgrzytanie zębów. Także Dawid, przestań. Naprawdę, przestań. No. Przeproś i zapomnij o temacie. Oczywiście mówię o kłamstwach na temat Liska. A to, że tam jakieś memy na mój temat, że ja siedzę w markecie Dino sprzedaję, no to śmieszne to jest, śmieję się. Atencji już więcej nie dam, śmieję się. Także. Dobry, no pozdrawiam autora tego mema z tym. Pozdrawiam autora tego mema z tą kasą. O, wyłączyłem Gliskina. Z tą kasą w tym. Biedronce, czy tam gdzieś tam w Dino, jak oni to. Pozdrawiam, bardzo fajny mem, naprawdę. Dobra robota, spoko. Cieszę się, że mam takich fanatyków, szczególnie jednego, właśnie Dawidka. No, tam różne memy i tak dalej, także tyle. Cóż jeszcze, na film wczoraj wleciał temat odnośnie sposobu zarabiania. Wczoraj, bo przedwczoraj chyba wczoraj. Sposobów zarabiania na krypto, dzisiaj też shorta wrzuciłem. Shorty możecie z komórki oglądać relacje. Dzisiaj... No i to dzisiaj shorta, chyba dzisiaj nic nie wrzucałem. A, i był test portfela Exodus. Był test portfela Exodus, także nowa seria, właśnie miniseria portfele kryptowalut. Widzę, że tutaj już namieszałem, także będę musiał sobie to poprawić. Także generalnie widzę, że dałem ciała z playlistami. Będę musiał to poprawić, po prostu usunąć playlistę. No oczywiście, że mam dwie playlisty. Nie, no Mike's Workshop. Czy to się źle wyświetla, kurde? Coś chyba ja tutaj dałem ciała. Ale dobra, w każdym razie nowa miniseria ruszyła. A nie, są dwie playlisty, dobrze mówię. Dobrze mówię, są dwie playlisty portfele kryptowalutowe, czyli tą nową trzeba usunąć, a ze starej dodać. Dobra, poradzimy sobie. W każdym razie nowa playlista. Będę cały czas nagrywał. Jutro kryptowalutowa niedziela z Majki. Od razu uprzedzam, że jutro niedziela zaczyna się po... Jutro są finały. Miałem jechać do Rafała Zorskiego do Pasty 4. Ale nie pojadę, live bym nie zdążył, a tam jeszcze mam prywatne sprawy, trzeba szykować dom na święta, rodzina przychodzi. Także to i co jeszcze? I tyle właściwie. Jak u was, jak planujecie święta? Powiedzcie. Chcecie ten... Zostajecie w domu z rodziną, czy jedziecie gdzieś do rodziny? Jak tam? Dajcie znać, jak tam. Jak u was rodzinne święta? U mnie jak co roku wolne jest, oczywiście poza YouTube'em, wolne jest od nowego roku, do nowego roku, już od dawna w firmie prowadziłem, ba od dawien dawna, że jest od Wigilii, a właściwie od dzień przed Wigilią, 23 grudnia aż do 2 zawsze robimy. Czasami jak to wypadnie, to nawet potrafimy do 3 króli mieć wolę. Także taka mała świecka tradycja. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć! Oczywiście w newsach jest jeszcze post scriptum.
Przy okazji tak zapytam, bo oczywiście będzie w podsumowaniu. Macie jakieś plany noworoczne? O, ja sobie dzisiaj kupiłem takiego, o, fajnego bałwanka, trochę green screen będzie wycinał, nie? Takiego bałwanka. Pierdoła taka. Lubię takie gadżety, nie? Taki bałwanek sobie, cyk. O, i sobie taki bałwanek jest. Stoi u mnie tutaj na biurku. W końcu mam już regał, więc porobiłem trochę porządku. To kabel USB długi kupić ze wzmacniaczem, bo nie będę go przez pokój ciągnął, a tam drukarka będzie stała za mną. Z tyłu. No i co? Kryptostok w styczniu. W styczniu też Blockchain Poland, spotkanie BCP, konferencja. Będzie Andrzej z innej nalewki dyskomfortu, będzie Maciek Tomczyk, ja będę, Paweł Oskarzewski, z tego co wiem, to będzie. Będzie jeszcze jeden człowiek, którego imienia zapomniałem. Przy okazji zapytam się wam, czy macie jakieś plany czytelnicze. Ja powiem wam, że mam ambitne, bo kończę powoli Wojnę o pieniądz. Świetna książka, mam wszystkie 5 części. Jestem na 185 stronie, a stron w tej książce jest tam lekko ponad 300. 320, powiedzmy tak, 321. Także wszystko, mam 5, ale później do innej literatury przechodzę. Ponadrabiać chcę, muszę zreaktywować moją Metro, uniwersum Metro mam prawie wszystkie, ale z Forgotten Realms, bardzo fajna seria książek, chcę reaktywować. Czytanie książek, bardzo fajne historie, polecam. I przy okazji Master of Magic, mówiłem, bardzo mi się podoba gra. Prawdziwy remake, mechanika gry taka sama, grafika lepsza, super. Dla mnie, jako fana tej gry, jest po prostu, tak powinny remake'y wyglądać. Tyle. Życzę wam miłego weekendu. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę. Pozdrawiam i cześć!